Podstawa, na której się znajdujemy, to efekt wnikliwych i bardzo uważnych rozważań dwójki artystów nad problemem gatunkowego i ekonomicznego uprzywilejowania. To nie po raz pierwszy, kiedy Barbara Żobińska i Mariusz Maślanka, artyści wizualni poruszający się w obszarze sztuki współczesnej, podejmują bardzo złożony problem, bardzo złożony i bardzo rozbudowany problem, posługując się i opisując go językiem niezwykle wysublimowanym, prostym i eleganckim. Artyści w pracy nad wystawą przyjęli bardzo elegancką percepcję postrzegania rzeczywistości, zakładając, że wszystko to, co nas otacza, jest jedynie projekcją pewnego systemu rozkładu ciał i rozkładu energii i materii w przyrodzie. Dzięki temu widz na wystawie nie tylko może zobaczyć rzeczywistość, ale też spróbować zrozumieć, z czego ten obraz wynika. Nazywam się Barbara Żubińska i jestem współautorką prac na wystawie I'm You But Stronger. Nie jesteśmy duetem. Faktycznie czasami wspólnie tworzymy pracę, ale częściej współtworzymy wystawę. I wtedy pokazujemy swoje indywidualne prace, które w relacji i korelacji ze sobą budują jakąś konkretną atmosferę, na której nam zależy. Moja jest tutaj ta rzeźba. Gałęź, można tak powiedzieć, która też przypomina w jakiś sposób nerw. Chciałam w tej pracy pokazać jakieś rzeczy, które tak naprawdę są wszędzie naokoło nas, właśnie, które się tak jakby nawarstwiają i budują, których schematy widzimy wszędzie i to właśnie ta jakaś seryjność, która występuje w naturze, najbardziej mnie interesuje. Ale też można takie powiązania znaleźć pomiędzy naturą i kulturą i wtedy właśnie dostrzegamy, że ta seryjność, którą człowiek jakby realizuje w swoich projektach, w swojej architekturze, we wszystkim, co nas otacza, jest pewnym po prostu naturalnym przełożeniem natury. I stąd właśnie głównie moje zainteresowania, czy ta natura i kultura to dalej jest coś osobnego, czy to przypadkiem nie jest jedno i to samo i nie jest po prostu jedno konsekwencją drugiego. Nazywam się Mariusz Maślanka, tworzę instalacje i obiekty. Na wystawie prezentuję nową serię prac, która skupia się na pewnej koncepcji dostępu, czy to terytorialnego, czy społecznego, czy ekonomicznego. Bardzo ciekawym obiektem wydał mi się element ogrodzenia, który przeniesiony w strefę abstrakcji może zostać rozpatrywany pod zupełnie innym kątem. Zainteresowała mnie symboliczna funkcja płotu, który właściwie w pewnych państwach pełni jedynie funkcję ozdobną, można by powiedzieć, mimo że kształt płotu zawsze kojarzy się z bronią, grotem, jest w jakiś sposób agresywny. Zaprezentowałem elementy ogrodzenia, które nie jest już jedynie symbolem, ale pełni faktycznie funkcję obronną. Jednakże elementy obronne są, można potraktować jako element ornamentu czy dekoracji. Zaprezentowane dwie serie, White Winter i Passcode, różnią się od siebie sposobem budowania skojarzenia. W pierwszym wypadku jest to pewna mroźna wizja i nawiązanie do zimowych ozdób. Natomiast w drugim przypadku jest to nawiązanie do cyfrowego dostępu i do szyfrowania haseł w postaci gwiazdek. Niewątpliwie chciałam, żeby ta praca ego, która składa się właśnie z nieśmiertelników i jest taką formą biżuteryjną, była piękna i zachęcająca.
ale w rzeczywistości jest to rzecz, którą nie jesteśmy w stanie udźwignąć, ponieważ cała praca waży około 5 kilo i przypuszczam, że nikt nie chciałby nawet za karę nosić takiej pracy na szyi. Mimo wszystko właśnie te nieśmiertelniki, które są zarazem piękne w formie, są czymś takim kojarzonym ze śmiercią. Jest to jakby naturalne, bo są to nieśmiertelniki i jest to część ekwipunku każdego żołnierza, który bierze udział w wojnie. Tutaj w pracy Capture interesujące dla mnie było to, że przedmioty, których używamy, takie codziennego użytku, które służą do organizacji właśnie przestrzeni, która znajduje się wokół nas, mają jakieś takie cechy zwierzęce. Można się doszukać na przestrzeni ewolucji właśnie w tych przedmiotach tego, że człowiek po prostu zaczerpnął przykładowo właśnie w tych grabkach formę z jakichś pazurów drapieżnika lub ptaka. I wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ciekawe skojarzenie w kontekście natury i kultury i właśnie tego, jak to wszystko się przenika. Organizujemy sobie tą ziemię i poddajemy ją sobie w taki sposób właśnie jak drapieżnik organizuje sobie swoją własną przestrzeń i w jaki sposób funkcjonuje. Tytuł wystawy I am you but stronger nawiązuje do serii memów przedstawiających dwie wersje motywu kulturowego. W pierwszym wypadku chodzi o oryginał, natomiast w drugim chodzi o charakter, który ewoluował i stał się pewną hybrydą. Myślę, że prezentowane tutaj obiekty są właśnie hybrydami koncepcji kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Na wystawie przez pierwsze dwa miesiące mogliśmy obejrzeć 6 prac. Po 2 miesiącach artyści niejako dołożyli 2 kolejne prace, co bardzo ładnie oddaje taką meta koncepcję przetwarzania tej wystawy, czyli mówienie o tym, że wszystko dookoła nas się przetwarza, uzupełnia i rozbudowuje.